kolejny, tylko się bawi. Pod lód weszedł. Zobaczcie. Zobaczcie, jaki ładny. Zobaczcie, pięknie ubarwiony garbusek. Zobaczcie, jaki ładny styczniowy garbus. Dobrze, odhaczamy. I wypuszczamy rybkę. Odpływaj. Zakładamy przynętę. I odpoczywamy dalej nad wodą. Wędkujemy. Zabawa jest. W komentarzach znów będzie, że oko nie po 10-15 cm, że łowi, ale ja się tym nie przejmuję. Łowi się to, co bierze. Taki okres, taka pora i takie ryby, więc nie ma co marudzić z braku laku. Jak to się mówi, to i kit dobry. Więc najważniejsze, że jest kontakt z rybą. Jak to mówi się, ryba ręką pachnie i na odwrót. Ręka rybą, ryba ręką. Masz nagrodę. Rybkę i odpływaj. Dobrze. Zakładamy przynętę i śmigamy dalej. Łabędzie płyną. Znów ta rodzinka. Ale wędkujemy dalej. Przepuszczamy zestaw. Próbując łowić jeszcze pasiaków, może uda się jakiegoś ładnego grubasa, króla, stada złowić. No zobaczymy. Na razie drobne okonki, ale zabawa jakaś jest. Diast. Ach, puścił. Małe haki. Nie szkodzi. Rybka cała. Więc zostawiamy ją. I czekamy na kolejne branie i kolejną rybkę. Prowokacja. Kolejne branie, ale chyba puścił. Uderzył i puścił. Dobrze. Wędkujemy. Dno. Wypłynął. Niech powtórzy. I zobaczcie. Kolejny. Ten jest szczupły taki. Sportowiec. Dobrze. Płyń.
zakładamy kolejną rybkę. Zapyszczek od dołu w tej pozycji, widzicie, i zarzucamy. Pociągniemy trochę i czekamy na kolejne branie i rybkę. Długo nie idziemy czekać, bo co praktycznie co rzut jest branko, więc czekamy. Czekamy, spływa. A będzie coś tam jedzą. A my cały czas obławiamy te okąki. Prowokacja. I chyba największy dzisiaj, drodzy Państwo, największy, zobaczcie. Taki ładny. Zobaczcie, jaki piękny grubasek. Zrobimy mu fotkę. Jaki ładny grubasek. Wędkujemy dalej, a temu zrobimy fotkę. Fotka zrobiona, zobaczcie jaki ładny. Zobaczcie. Jaki ładny grubasek. Nie ma co narzekać. Coś się dzieje. Dziewczyny, jakiś problem? Dwa, cztery, pięć młodych i parka. Przerzucamy na zestaw. I wędkujemy. Nie mam nic do jedzenia, dziewczyny. Zrozumiały. Chyba, że mnie chcecie zjeść, to co innego. Dobrze, zrobimy tak. Założymy teraz robaczka. Zobaczymy, czy robaczek da radę. Zmiana z rybki na robaczka czerwonego.
Nadrzownicę. Podniesiemy trochę grunt i rzucam na robaczka. O, machnąłem. Zobaczymy na robaczka. Więc drodzy widzowie, robaczek jak widzicie też daje radę na przemian z małą rybką. Robaczek, okonek, płyn. Zmieniamy robaczka na świeżego i jeszcze ze 2 godzinki powędkujemy i będziemy się niedługo zbierać. A na tą chwilę wędkujemy dalej. Zakładamy takiego dorodnego, tak żeby za bardzo to nie wisiało tu w ten sposób. Myślę, że będzie w pytkę. Tak, dobrze, jak stoi. Jak psy jadają. Przepuszczamy zestaw i zaraz założymy rybkę, ale jeszcze robaczek. No, znowu zestaw zerwał, bo przerzuciłem przez kłodę wielką, a haczyk zachytnąłby, gdyby było po przyponie. Dobrze, niech tam stoi i czekamy. Założyliśmy teraz żywczyka. Tak, zmiana z robaczka na żywczyka. Tak, żeby ryby za bardzo się tam nie przyzwyczajały. Bo jak kilka ryb złowimy na robaczka i na razie cisza jest, więc trzeba zmienić przynętę, zainteresować pasiaki, okoniki na zaatakowanie innej przynęty. Więc dlatego co jakiś czas zmiana przynęty z rybki na robaka czerwonego. Ach, przycięcie i co? I poszedł z rybką. Ale haczyk jest, tylko przynęty i okonia nie ma, ale nie szkodzi. Zakładamy rybkę i rzucamy dalej. O! Niech powtórzy. Chyba, że już po ptakach. Zobaczymy. Ale jest chyba jakiś drobny, bo coś pyka, pyka. Zobaczymy. Och. No taki, nieduży, ale jest. Zobaczcie. Cieszy,
brał, nie brał. Masz nagrodę, rybkę. Otwórz buzię. Masz. I płyń. Płyń, płyń, płyń. Dobrze. I wędkujemy dalej. Największy, drodzy Państwo, jak na razie, zobaczcie, tak jak mówiłem, zobaczcie, jaki ładny, temu też zrobimy fotkę, rybka, zdjęcie zrobione, oczywiście wraca. O, odpływaj, zobaczcie, jaka czyściutka woda, poszedł. Dobrze, i wędkujemy dalej. One na lód chcą wejść. Wędkujemy. No wchodzi na lód. Patrzcie się. Zobaczcie. Weszły na lód. Dwa odważne, a reszta też wejdzie, czy nie? Zobaczymy. Chyba branko miałem. Nie. Krzak. Widzicie, myślałem, że branie. A tu zaczep. Chyba, że było branie. I... Bo rybki nie ma. Bo się zagapiłem i okoń wyszedł w zaczep, w patyk, ale tego nie dowiemy się, a na razie to widzicie, co się dzieje. Zakładamy rybkę i wędkujemy dalej. Kolejne wchodzą. Lód wytrzymuje. Zakładamy rybkę za okoniem i przepuszczamy dalej zestaw. Kolejna wchodzi. O! O! Teraz cztery to już za dużo. Na jednym kawałku powinny się odsunąć. No zobaczcie. Pęka. Pękło. Widzicie, pękło. Teraz wchodzą dalej. Trzy jeszcze dały radę, ale cztery to już za dużo. Wchodzą dalej, ale to pęka.
Zobaczcie. O, jedną za dużo, ale jedna dalej pchnie do przodu i wejdzie na ten właściwy lód, to będzie ok. To dalej wchodzą. Lód się zawala, one wchodzą, nie popuszczają. A my wędkujemy i obserwujemy łabędzie. Ta jedna dalej wchodzi, wchodzi. O, weszła na ten odpowiedni już lód. Obserwuję spławik, jeden, drugi. I dały radę. Jest pięknie, nic dodać, nic ująć. Dobrze, wędkujemy dalej. Oderwała się tafla, płynie na mój spławik, muszę zaraz ściągnąć zestaw, tak żeby żyłki sobie nie przeciąć o lód. Akurat płynie ten, który się zawalił. A my wędkujemy dalej, próbując coś jeszcze złowić. Dymu narobiły, hałasu. Ciekawe, czy podstraszały te okonki, zobaczymy. Kolejna wchodzi na górę. Oj, dziewczyny, dziewczyny. Wchodzi i znów zaraz się zawali to. No. Weszła już w połowie, jest grubszy lód niż z brzegu. Ja muszę ściągnąć zestaw, bo ta tafla jest. I koła będzie tam rzucić. Jakiś problem? No. Tak. Widzicie, jakoś to daje radę, rybka. Otwórz buzię, masz rybkę, nie mów, że pyza zły i powiedz tam chłopakom, że pyza karmi. Karmi rybki, wypuszcza. Dobra, spływaj. Zakładamy żywca i jeszcze wędkujemy przez jakiś czas. Zobaczcie. Kolejny okonek. Już straciłem rachubę. Nie wszystkie kręcę. Ale tak jakoś płynie. Tak mówię, nie liczę, ale sporo tych okoni, praktycznie co rzut.
Więc zakładam rybkę i wędkujemy dalej. Po 13 kolejne wybuchy. Dziewczyny płyną. A my wędkujemy dalej w pogoni za pasiakiem. Jak widzicie, drodzy widzowie, na tą jedną bolonkę przeważnie łowię cały czas ryby. Tą to tak rzuciłem na dnie, nie pilnuję. Od czasu do czasu zerkam. Nawet przynęty nie zmieniam. Ten żywczyk, co był, tam jest. I jedna wędka łowi. Jeszcze ze 40 minut i będziemy jechać do domu. 14:30 mam autobus. To tym będę chciał pojechać. A na tą chwilę jeszcze przepuszczamy zestaw i zobaczymy, czy na koniec jeszcze coś uda się złowić. Odbierak sztyce zwinęłem, wędkę jedną już zwinęłem i czekam na tą ostatnią rybkę, łowiąc jedną wędką, prowokując. I może się coś skusi na koniec. Prowokacja. Może tam. Więc, drodzy Państwo, pomału będziemy kończyć tą wędkarską imprezę. Leciało tak, widzieliście to na filmie. Udało się połowić niedużych okonków. Zawsze to coś o tej porze roku. Wypocząłem po nocnej zmianie. Mi było trzeba takiego kopa wędkarskiego. No i leciało. Tak to widzieliście i na tym kończymy. Zbieram się. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i na złe. I do następnego. Siema. Pyza na kolejnym wypadzie z rybek narka.